Jestem członkiem Stowarzyszenia Jogi Akademickiej. Joga akademicka promuje jogę bardziej fizyczną. Skupiamy się właśnie na sferze fizycznej. Nie tracimy kontaktu z naszą tradycją, kulturą, religią. Zajmujemy się tymi elementami jogi, które są zgodne z naszą wiedzą o kulturze fizycznej. Czyli jest to taka joga bezpieczna. Każde zajęcia jogi kończymy relaksacją. Relaksacja od lat już jest wykorzystywana w systemach edukacyjnych, na przykład w Austrii. W szkołach podstawowych dzieci już mają zajęcia z relaksacji. Jest to duża korzyść. Ponadto u nas, w naszym uniwersytecie, istnieje kierunek pedagogiki. Czyli na Wydziale Pedagogiki, gdzie studenci zajmują się również resocjalizacją, takie kompetencje zdobyte na tych zajęciach mogą być bardzo, bardzo przydatne zawodowo. Także zachęcamy wszystkich studentów, również pracowników. Chcę poinformować, że część z pracowników również uczestniczy od lat w naszych zajęciach. W ogóle początki jogi w naszej uczelni to były dwuletnie moje treningi wespół z profesorem Andrzejem Firkowskim. Dwuosobowo razem w ciągu 2 lat uprawialiśmy jogę i dopiero później nabyłem uprawnienia na kursie i odważyłem się prowadzić jogę dla studentów. Generalnie no, musi to być bardzo zły stan zdrowia. Nawet studenci, którzy przedstawiają zwolnienia, tak zwane zwolnienia lekarskie, wówczas kierujemy część z tych studentów na jogę i uprawiają razem z nami jogę. W wielu schorzeniach łagodniejszych jest to możliwe. I tym sposobem poprawiają znacznie swój stan zdrowia.